bardziej króciutko, zgodnie z zasadą, że mowa jest tylko srebrem. Chcę serdecznie podziękować Wysokiej Radzie za wybór mnie na wiceprzewodniczącego. Chcę przy tej okazji też podziękować wszystkim Państwu, wyborcom, którzy na mnie oddali głos, ale też przede wszystkim tym koleżankom, kolegom, którzy razem ze mną startowali z jednej listy, bo tak naprawdę muszę to docenić, że to jest jakby wspólny wynik. Jeden mandat, szkoda, że nie więcej, ale to jest Państwa zasługa. Mogę powiedzieć ze swojej strony, że jestem bardzo zadowolony z głosowania. Wynik wskazuje na to, że blisko jesteśmy do takiej idealnej współpracy, ale myślę, że jeśli troszkę popracujemy, to ta współpraca będzie wyglądała bardzo dobrze, na co liczę. Chcę Państwu też życzyć satysfakcji wszystkim radnym z pracy w tej kadencji. Ta kadencja jest o rok dłuższa, ale to jest dodatkowa szansa dla nas wszystkich, żebyśmy się bardziej pokazali naszym mieszkańcom. I na koniec chcę też powiedzieć do Pana Prezydenta, do Państwa, do Pana Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego i do wszystkich radnych, żebyśmy nie zapomnieli, że władza w mieście Ostrołęka należy do mieszkańców. My ich tylko reprezentujemy i żebyśmy zawsze o tym pamiętali. Dziękuję bardzo.